Państwa jeszcze nam został jeden punkt porządku obrad. Stanowisko Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie uznania problemów wsi i rolnictwa za jeden z priorytetów kierunku działań Polski w okresie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pana Ostrzyszka, o komentarz. Proszę Państwa, jak wszyscy zapewne wiemy, nie 1 lipca Polska obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. Z tym związane są wielkie nadzieje nas wszystkich, że sprawy polskie dosyć mocno artykułowane i będziemy mieli okazję zadbać o interesy naszego kraju. W tym naszych rolników, naszego rolnictwa i polskiej wsi. W dniu 27 czerwca odbyła się komisja rolnictwa, na której ja osobiście, na której zwróciłem się takim wnioskiem o przyjęcie przez Radę Gminy Raszyn stanowiska w sprawie uznania problemu wsi i rolnictwa za jeden z priorytetowych kierunków działań Polski w okresie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Po dyskusji przyjęliśmy wspólnie, że będzie to stanowisko Rady, że Państwu przedstawimy stanowisko, a nie będzie to uchwała. Pozwolę sobie teraz odczytać tą naszą propozycję tego stanowiska. Myśmy tu Państwu przed sesją przekazali treść tego stanowiska, zaraz Państwo się przerwać, żeby się zapoznali. Stanowisko Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie uznania problemów wsi i rolnictwa za jeden z priorytetowych kierunków Polski działań w okresie polskiej prezydencji Unii Europejskiej. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej powinna w najwyższym stopniu uwzględniać interesy Polski, która jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej o dużym potencjale rolniczym. Funkcjonowanie rolnictwa polskiego w europejskim wspólnym rynku na równych z innymi krajami zasadach zagwarantuje polskim rolnikom właściwy poziom dochodów, a na wszystkim tańszą i zdrowszą żywność. Objęcie przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej jest wielką szansą, aby sprawy polskie, w tym sprawa polskiego rolnictwa, które rząd polski deklaruje jako jeden z priorytetów polskiej prezydencji, został na forum europejskim zdecydowanie wyartykułowany i skutecznie rozwiązany. Za jedną z takich spraw należy uznać wyrównanie dopłat bezpośrednich. Jednocześnie Rada Gminy Raszyn wyraża swoje zdecydowane poparcie dla wszystkich innych działań rządu Rzeczypospolitej zmierzających do zagwarantowania Polsce między innymi bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego. Stanowisko swoje Rada Gminy Raszyn przedkłada na ręce Prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska z apelem o wykazanie determinacji najwyższej troski, aby kluczowe decyzje, jakie zapadną w okresie polskiej prezydencji, w najwyższym stopniu uwzględniały i zabezpieczały żywotne interesy Polski i Polaków przy pełnym poszanowaniu praw i obowiązków pozostałych członków Unii Europejskiej. Rada Gminy zobowiązuje przewodniczącego Rady Gminy do niezwłocznego przesłania niniejszego stanowiska Prezesowi Rady Ministrów, panu Donaldowi Tuskowi. Dziękuję bardzo. No i proszę Państwa, od wnioskodawców, czyli od całej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, aby Rada chciała przyjąć to stanowisko. Jeżeli są jakieś ewentualnie uwagi jeszcze do tego stanowiska, czy propozycje, to otwieramy dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chce w tym temacie zabrać głos. Nie widzę, proszę Państwa, czyli przystępujemy na głosowanie nad stanowiskiem Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie uznania problemu wsi i rolnictwa za jeden z priorytetowych kierunków działań Polski w okresie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stanowiska Rady Gminy w tym temacie? Stanowisko zostało
przyjęte jednogłośnie, tak jak mi zobowiązał Pan Przewodniczący Komisji, zostanie to przesłane niezwłocznie prezesowi Rady Ministrów.